Kolejny dołek, lipa. Znaczy lipa. Kawałek opakowania. Taki dziwny sygnał dawał. Odbijał w górę na garecie. Mówię, a zaryzykuję, chociaż nie lubię kopać na daremno. Chociaż nie powiem, że przydałby się ten P-pointer. Czy jak to się tam nazywa? Co widziałem na filmikach niektórych, bo czasami jest tak, że kopię taką wielką dziurę, a to się okazuje, że jednak biło gdzieś na rogu i potem trzeba poprawić jeszcze raz. Myślę, że na pewno lepiej to wygląda. Mniej pracy jest. Jak się posiada to fajne urządzonko. Tutaj pokazuję na filmiku. Idziemy dalej, żeby nie tracić czasu, że zakopuję dziury. Żeby nie było, że robię ludziom z wykrywaczami złą opinię. No i co jeszcze mogę powiedzieć o garecie? O, 250 oczywiście, bo ten mam. Jeżeli mógłbym dołożyć swoje 5 groszy, nie wiem co tam inni mówią. Mi się ten wykrywacz bardzo podoba. Dobrze działa na monetki. Nie wiem, i innego w sumie nie miałem, to więc nie mogę się powiedzieć co do głębokości. Wiadomo, że jeżeli wyda się więcej pieniędzy, to pewnie coś lepszego można za to dostać. Ale minusem wielkim jest to, że jeżeli spada chociaż tutaj jedna kreska na baterii, to jednak zasięgi idą ewidentnie w dół. Według mnie nie powinno tak być. A kupiłem jeszcze jakieś akumulatorki z Allegro z ładowarką, które były na promocji i nie za ciekawie to wygląda. O, tutaj też takie bicie. O, ewidentna jakaś zwykła stal. O, jest ciekawe przebicie, ale jak czasami przebija, tylko to nie na taki bardziej dźwięczne uderzenia, to i tak nie ryzykuję, nie kopię, bo to nie ma sensu. Z własnego doświadczenia już trochę tych dołków kopałem. To chyba w sumie wszystko, co chciałbym dodać na ten temat. Jeżeli coś tu dzisiaj znajdę, jeszcze raz pokażę poletko, Wielka Sobota. To wam potem pokażę. Fajnie pod lasem. Dobry klimat, chociaż oczywiście niestety śnieg zaczął padać przed chwilą. Trochę popruszyło. Źle się chodzi i nagrywa. Musiałbym mieć chyba to na głowie. Ale też w sumie mogę powiedzieć, że nie ma za bardzo jest się czym chwalić. Bo sygnały nie są jakieś oszałamiające. Ale zobaczymy, jeszcze z godzinkę, dwie pochodzę i zobaczymy. Potem wrzucę, co dzisiaj znalazłem. Nawet jeżeli nie będzie się czym chwalić, to i tak wrzucę. Dzięki.